Hej, cześć, witajcie! Ja jestem Suszyna i to jest kolejny film na moim kanale. W dzisiejszym filmie chcę wam powiedzieć, jak będzie organizacja Q&A. Możecie zadawać pytania pod tym postem. Jeżeli to oglądacie w czwartek, to słuchajcie, myślę, że odcinek z odpowiedziami pojawi się w następną środę, czyli za tydzień jakby, no prawie za tydzień, bo to oglądacie w czwartek albo w środę, tak? Czyli odcinek w następną środę odpowiedziamy na pytania. I ja myślę sobie, żeby fajnie było, gdyby było tych pytań, nie wiem, minimum 20 tak na przykład, nie? No i że będzie mniej, też na nie odpowiem, ale słuchajcie, nie tyle, żeby były na przykład dwa pytania i ja na nie będę odpowiadał, bo to jest, słuchajcie, bez sensu, bo chcę, żeby ten odcinek miał jakiś sens i w ogóle na przy dwóch pytaniach to raczej sens będzie mały, więc... Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie zadać na wszystkie tematy pytania, ale głównie chodzi o to, żeby było związane jak ze mną, bo chcę, żebyście coś się ode mnie, o mnie dowiedzieli jakby i coś się mógł o sobie powiedzieć, no przy... Drugą rzeczą, którą chcę poruszyć, jest temat jakby piosenki. Wiem, piosenka nie wyszła niestety najlepiej, ja mam tego doskonałą słuchajcie świadomość, ale mimo wszystko jestem zadowolony, bo jak na mnie, słuchajcie, jak na to, że mi nic prawie w życiu nie wychodzi, to mi naprawdę słuchajcie piosenka wyszła. I szczerze, ja jestem z niej zadowolony, mimo tego, że są negatywne opinie niektórych osób, ale to jest słuchajcie po prostu głównie osób, które mnie słuchajcie w realnym życiu nie lubią. To są takie opinie właśnie osób, które mnie w realnym słuchajcie życiu nie lubią, okej? Okay? Bo jest taki dużo osób i no, z jednej strony ja się tymi opiniami nie przejmuję, tak? Bo staram się mieć na to wywalone, ale słuchajcie, to nie zawsze się da, więc ja mam tę właśnie trudność, na przykład jak ja coś robię, to muszę tego mega przyłożyć, żeby to jakoś w ogóle wyszło, nie? Bo mi na przykład rzeczy bardzo łatwo nie przychodzą, na przykład nauka czy takie rzeczy, w sensie nauka okej, jeszcze przychodzi nawet jakoś łatwo, ale są rzeczy, które mi słuchajcie naprawdę mega trudno przychodzą i wiedzą to moi znajomi dobrze, których może oglądają, może nie. Ale oni o tym dobrze wiedzą, że naprawdę jest mi mega ciężko czegoś nauczyć. Ja muszę sam to zrozumieć, muszę się sam tego nauczyć, aby to umieć. Na razie jest prawie 800 wyświetleń. Wyświetlenia są spoko, lajki też, mimo że tam jest 20 parę łapek negatywnych. Ale ja się słuchajcie naprawdę hejterami nie przejmuję, bo ja wiem, że hejterzy będą zawsze i to będą głównie te same osoby, które mnie jednak w realnym życiu naprawdę nie lubią. Bo nie wiem, bo coś mi zrobiłem, czy coś tam powiedziałem, więc... Ja wiem, słuchajcie, że mam takie czasami jakieś dziwne zachowanie, że mówię na przykład coś, a potem tego mega żałuję i to o tym dużo osób się jednak przekonało na własnej skórze. Że mimo wszystko, słuchajcie, ja umiem coś na przykład... coś powiedzieć i po prostu wszystko zepsuć w jednym momencie, tak? Będę dalej tworzył, mamy dużo pomysłów, tylko słuchajcie, musimy czekać, aż się skończy ta cała... ta sytuacja w kraju. Żeby się po prostu skończyła, żebyśmy już mogli normalnie w końcu z domu wychodzić. Tak normalnie, no normalnie, nie? Niby można, słuchajcie, ale odradza się to zdecydowanie. No więc my się tego mniej więcej stosujemy, no wiadomo, no słuchajcie, na spacer czy na coś da się wyjść, no bo się nie da całe dwa tygodnie siedzieć w domu, ale... ale... no słuchajcie, ja myślę, że to potrwa, nie wiem, z miesiąc, także myślę, że za miesiąc około wracamy z vlogami. Będę was na bieżąco informował na moich social mediach, typu Instagram, macie teraz go w opisie. Albo na ekranie, zobaczę, jak mi będzie chciało. Macie Snapchata, tam też są jakieś różne zdjęcia z mojego życia, nie wiem, że jem na przykład. Bardzo interesujące, wiem, ale no o to głównie chodzi, nie? W sumie Snapchacie, żeby na przykład wysyłać zdjęcia, które ze swojego życia, na przykład co robię, nie? W danym momencie, bo to o to chodzi, nie? No na Instagramie macie z kolei takie ładne zdjęcia nawet, które mi się nawet podobają, a nie są w sensie takie idealne, żeby na profilowe dać na Facebooku, bo też macie mojego Facebooka oczywiście, nie? Macie grupę na Facebooku, macie Discorda, także jeżeli chcecie coś do mnie, macie jakąś sprawę, piszcie, ja postaram się jak najszybciej odpisać. No, także słuchajcie, ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, widzimy się słuchajcie w następnym odcinku, także daję wam czas, pamiętajcie, tydzień, koło tydzień, słuchajcie, napiszcie jakieś paręnaście pytań i ja na nie odpowiem, także no. Trzymajcie się i do usłyszenia, nara!